Cześć, 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 witam się z Wami serdecznie jeszcze w niedzielę, bo stwierdziłam, że jak dam radę, to bym chciała dla Was nagrać tydzień vlogów i tak sobie myślę, żebym musiała zacząć właśnie od dzisiaj, żeby jutro pod wieczór albo po południu dla Was coś wrzucić. Także mam nadzieję, że podołam, bo tydzień vlogów to nie jest łatwa sprawa, szczególnie jeśli się ma wszystkie dzieci w domu, chociaż Elif od jutra zaczyna przedszkole. No ale jeszcze dwójka jest i wiadomo, też potrzebują, żeby poświęcić im trochę czasu, wiadomo. Także mam nadzieję, że wytrwam i że będzie to tydzień vlogów, których dawno już dawno nie było. A niektórzy youtuberzy właśnie co jakiś czas robią takie vlogi, ja już dawno ich nie robiłam. Wiem, że właśnie jest cały miesiąc vlogtoberów w październiku, później są vlogmasy w grudniu, których się po prostu nie mogę już doczekać. Mam przygotowany taki plan, co będziemy robić z dziećmi w ogóle, także czekajcie, bo to będą filmiki codzienne. A teraz mam nadzieję, że wytrwam z tydzień z vlogami. No i zapraszam Was do oglądania. Jeśli chodzi o pogodę w Niemczech, to tak jak mówiłam, jest niedziela, planowaliśmy z Hakanem wyjść sobie na spacer gdzieś z dziećmi w ogóle. Cały czas pada, nie widać teraz tego, ale po prostu non toper pada, pada, pada. No, jeszcze mogłoby być chłodniej, powiedzmy, ale żeby nie padało, to by było super. A tak, że pada, to wiecie, no, dzieci w domu siedzą, chociaż zobaczcie, mojego auta nie ma, tylko Hakana i Elif też nie ma, bo w ogóle jej nie słychać. Pojechali do McDonalda, Aka zabrał Elif, że mogła sobie trochę odpocząć, coś tam nagrać. Pokazywałam Wam w ostatnim filmiku taki kokon, to się chyba kokon na to mówi, dajcie mi znać, bo ja dokładnie nie wiem, że zamówiłam sobie u cioci, u Hakana cioci z Turcji i ciocia mi przywiezie. I to też szyła ciocia, tylko że to jest dla lalki. Elif też ma taki sam, tego stwierdziłam, że będzie fajnie, jak ona będzie sobie kładła swoją lalę. Ja po prostu w tym drugim kokoniku przeznaczonym dla niemowlaka będę kładła Nisę, także takie rozwiązanie. Tutaj mam naszykowane ekstra rzeczy do szkoły, które muszę poskładać do szkoły, do przedszkola dla Eli. Tutaj mam takie ekstra rzeczy, jakby na przykład się pomoczyła, pobrudziła czy cokolwiek, to zawsze zanoszę, żeby one tam w szafce miały przed tym urlopem, wakacjami, one wszystko oddały, ja teraz z powrotem zaniosę, jakaś ekstra kurtka, ekstra buciki. Pampersy jeszcze ma, chusteczki jeszcze ma, także walczymy cały czas, żeby ją odpieluchować, tak chyba to się mówi, żeby po prostu zaczęła robić już do nocnika czy tam do toalety. Kupiliśmy dużo różnych i nocnik, i tą nakładkę na toaletę, ale powiem Wam, że idzie to ciężko z chłopakami, bo naprawdę szybko i super, a Elif jest naprawdę uparta i za bardzo nie chce robić ani do toalety, ani na noc. Tutaj Wam coś pokażę, bo to jest pamiątka, którą dostałam. To dostałam w prezencie od Hakana siostry i mamy, czy tam, no od której z nich, czy obydwie to kupiły na spółkę, już nie wiem, nie pamiętam. To jest taki komplet, bardzo popularny w Turcji do szpitala, bo tam kobiety jak rodzą, no to wiecie, malują się i zdjęcia, i rodzina przychodzi i ładnie po prostu chcą wyglądać, one i dziecko, i zakładają właśnie takie na przykład kapcie ładne dla dziecka, opaska, dla nich opaska, dla dziecka buciki. I co jeszcze miałam Wam powiedzieć, że do tego mają takie satynowe, wiecie, szlafroki, po prostu tak na ekstra fajnie. Zaraz ja Wam to otworzę i pokażę. I teściowa z Hakana siostrą myślą taką, że ja też takie coś będę używać, gdzie tutaj w szpitalach takiego czegoś się nie używa raczej, bo bym chyba wyglądała jak taka balbina leżąca po cesarce w takich klapkach i opasce. To tutaj jest taka opaska i to jest przeznaczeniem dla mamy. Tutaj są właśnie takie kapcie, one są ładne, ja to sobie zostawiam wszystko na pamiątkę, no bo gdzie ja w tym wyskoczę? No, nawet do szpitala bym tego nie założyła, bo by chyba się ze mnie śmiali tutaj, mi się wydaje. No nie, może by się nie śmiali, ale to nie jest mój styl. Ja muszę się czuć wygodnie, a nie w jakichś takich wytegowanych kapciach. Tutaj jest opaska, którą Elif raz w szpitalu założyłam właśnie i właśnie tym paniom się bardzo, bardzo podobała. Ta opaseczka na główkę. To można też odkleić, tutaj wyprać. Elif buciki, które ja używałam później do sukieneczki czy coś, bo jak na niemowlaka one są naprawdę duże,
Niemowlak ma malutką stópkę, to one są takie, wiecie, 17 może czy coś. Także naprawdę były za duże i dopiero później używałyśmy. No i tak to wygląda. Fajne to jest, jak właśnie jest się w Turcji i macie kogoś, kto jest w ciąży, to możecie taki zestaw pamiątkowy właśnie kupić komuś w prezencie, bo to jest naprawdę ładnie zapakowane. Widzicie, to są kapcie. Są też całe zestawy z piżamą, szlafrokiem i tak dalej. Także to jest naprawdę bardzo fajne. Są też zestawy na przykład dla dzieci z takimi właśnie różnymi kamyczkami, na piżamkach, czapeczkach i w ogóle przepiękne są te zestawy. No ale ja sobie nic takiego nie kupiłam, jak byłam w Turcji, także normalne bawełniane ubranka. I w Turcji pierwsze 40 dni dla noworodka są bardzo ważnymi dniami. Powinno się w ogóle przez te 40 dni nie wychodzić z domu, żeby po prostu dziecko ktoś nie zaczarował, nie zapeszył, żeby wiecie o co chodzi, żeby było zdrowe, nie zachorowało i w ogóle. I zazwyczaj u nas w rodzinie bynajmniej się do tego stosują, do tych 40 ważnych dni. Tylko mnie to tak troszeczkę dziwi, bo jeśli chodzi o szpital, bo mówiłam wam, że kobiety tam w jeden dzień leżą w szpitalu, czy tam w Karaman-Maraż, bo wiem, że są w różnych okolicach, jest inaczej. Ale w Karaman-Maraż jeden dzień leżą kobiety w szpitalu po cesarce, bo tam robią tylko i wyłącznie cesarkę. I dla mnie to jest dziwne, bo do szpitala po prostu wszyscy, raczej przed, wiecie, tą całą pandemią i wirusem, zjeżdżali się goście, bo tam jeszcze jak ktoś leżał w prywatnym szpitalu, to już w ogóle osobny salon dla gości z poczęstunkiem, tutaj osobny pokój, gdzie leżała, wiecie, pacjentka z dzieckiem i tak dalej. No i po prostu zjeżdżała się cała rodzina i tam przynosili prezenty i w ogóle i to i tamto. Także tutaj niby te 40 dni obowiązuje, żeby nie wychodzić, żeby nie zapeszyć, żeby dziecko było zdrowe, żeby nikt nie zaczarował. A do szpitala jednak się cała rodzina zwala i również ktoś może takie coś, również ktoś może dziecko zaczarować, powiedzmy, no wiecie, o co mi chodzi. Nazar, jak to się mówi, rzucić. Takiemu niemowlakowi też przyczepiają właśnie oko proroka, żeby też odstraszało te, wiecie, różne te złą energię i te zapeszenia. Także takie to bardzo popularne jest w Turcji. Tutaj ja wam powiem, że u mnie kto może jedynie przyjść, to ciotka i jej rodzina. Także one na pewno przyjdą po tych 40 dniach, zapewne. A ciocia i tak będzie przychodziła do mnie codziennie, bo ciocia będzie mi pomagać, także i ciocia i Hakan, to wiadomo, że będą, no Hakan wiadomo, ale ciocia wiadomo, że będzie codziennie przychodzić. Tym bardziej, że właśnie będę po cesarce i będzie mi pomagać przy małej, przy dzieciach, przy obiadach, przy sprzątaniu, przy praniu i wiecie, takie no. We wszystkim, no nie Ja oszukujmy też się. dostaję od ciotek zawsze coś takiego. To się ogólnie zawiesza na takim sznureczku, albo możecie sobie tu łańcuszek jakiś wsadzić. I w środku to jest modlitwa, i to też ma ochraniać właśnie dzieci, dorosłych przed złymi mocami, przed zaczarowaniem. I to jest akurat dla chłopaków. Nie widać dobrze tego koloru. O, takie to jest zielone. To jest akurat dla chłopców. Hakan też ma takie, a dla Elif mam różowe. Tylko powiem wam, że nie wiem, gdzie wsadziłam, bo już dawno tego nie zaczepiałam. Bo zaczepiałam jej na agraweczkę z tyłu na ramię, na plecki, żeby nie ściągała. I tak z takim czymś właśnie chodziła w środku. Jest tam właśnie modlitwa. I to ma uchraniać dzieci przed zaczarowaniem i nie tylko. Turcy bardzo wierzą właśnie w takie zaczarowania i bardzo właśnie pilnują dzieci, żeby na przykład zdjęć nie dawać na internecie, żeby ktoś tam nie zapeszył i zazwyczaj wszystkie dzieci mają takie właśnie różne albo te oko proroka właśnie, albo właśnie coś takiego z modlitwą. Żeby po prostu Turcy w to wierzą, że ktoś może zaczarować dziecko i od tego nawet dziecko może umrzeć. Także ja zawsze od ciotek dostaję takie. Ja na to mówię medaliony, ale to się inaczej nazywa. Później wam napiszę, a Kan mi mówił, zapomniałam, jak to się dokładnie nazywa, ale mam tego też bardzo dużo. Hakan też Tu możecie nosi. zobaczyć, to jest właśnie Hakana na takim, widzicie, sznureczku. I tutaj nawet w tym widać, że jest właśnie modlitwa z Korana i ona ma uchraniać przed złymi mocami, przed wypadkami, przed wszystkim po prostu. I Hakan też to praktycznie tego nie ściąga, chyba że do spania czy coś. No ale widzę, że teraz się też kąpał i tutaj to
zostawił, tak żeby mu nie przemokło. Czy to i tak nie przemoknie, ale po prostu, żeby wygodniej się było wykąpać, no nie oszukujmy się. Także tak to wygląda. Też Wam powiem, że jak byłam w Turcji właśnie któregoś razu na wakacjach, to też był niemowlak, gdzie był po porodzie od razu ogolony na łyso. Na łyso, normalnie na kolano. I dla mnie to było takie dziwne, bo ja sobie nie wyobrażałam, żeby moje dzieci były ogolone zaraz po porodzie. Ale pytam się Haka, no co w tym chodzi? I to właśnie Haka mówi, że to wierzący też muzułmanie właśnie praktykują, także ścinają te włosy. I też jest tak, że to jest zależne też od tego, że ile... To zależy oczywiście od statusu rodziny, od tego, czy są majętni, czy nie. Ale jak ktoś ma więcej pieniędzy i zetnie dziecku te włosy się ponoć waży, ile tam one mają tej wagi, to się przelicza, nie wiem, na pieniądze i się rozdaje po prostu pieniądze biednym rodzinom. Także no, coś w tym jest, z jednej strony coś fajnego, pożytecznego, a z drugiej strony takie... Ja wiem, że niektóre niemowlaki się rodzą łyse, naturalnie tak, ale po prostu mój Jasny, jak się urodził, to miał taką szopę, jak znajdę zdjęcie, to Wam tutaj wrzucę, takie miał włosy wielkie i one musiały być no, troszeczkę ciężkie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby mu tak zgolić główkę na łyso i tak, żeby był bez włosków, takie gołe kolano. A właśnie, i zaraz Wam wrzucę zdjęcie, bo to byliśmy akurat jakoś jak się Enis urodził, miał niecały miesiąc jak pojechaliśmy do Turcji i też się urodziły od Hakana siostry. Hakana siostra urodziła córkę w tym samym, bo wszystkie te trójka dzieci była właśnie sierpnia. Enis, jeszcze jeden taki kuzyn i Hakana siostry córka, czyli cała trójka. Wrzucę Wam tutaj zdjęcie, bo zobaczycie, właśnie ten chłopczyk był ogolony właśnie na łyso. I też bardzo popularne jest też, że po prostu od razu po porodzie dzieci się też obrzeza. Także niektórzy to praktykują, robią to od razu, po paru tam dniach jakoś, a niektórzy po prostu czekają to ileś tam czasu i po prostu później obrzezają swoje. To też jest takie bardzo fajne w Turcji, czyli fajne, no może dla jednych fajne, dla innych nie. Oczywiście dekorowane są, tak jak się dziecko urodzi, na przykład drzwi wejściowe od domu są dekorowane, że witaj na świecie, na przykład przychodzi dziewczynka na świat, są różowe balony, jakieś różowe dekoracje, drzwi od pokoju, łóżeczko jest udekorowane w różne motywy właśnie, kokardki różowe i nie tylko, także to jest też taki fajny motyw, gdzie oni tak wiecie, wszystko dekorują. Rodzinie w szpitalu rozdaje się na przykład czekoladki z imieniem dziecka lub też takie magnesy. Ja miałam zrobić sobie te magnesy i miałam coś przywieźć, ale w ogóle mi to z głowy wyleciało. Jest na przykład magnes i właśnie imię dziecka i tak dalej, witaj na świecie. Jest dużo takich fajnych, wiecie, motywów tureckich. I niektóre właśnie one mi się bardzo podobają, a niektóre nie. Właśnie tak jak Wam wspominałam o tym, że mama się ubiera tak właśnie w eleganckie kapcie, jakaś opaska, to akurat nie mój styl. Ale właśnie takie dekorowanie mieszkania. W Holandii też było coś takiego, że jak się urodziło dziecko, to się na ogródku zawieszało jakieś stare ubranka, że przyszło na świat dziecko takiego bociana uderzającego w szybę i różnych dużo innych fajnych dekoracji, które symbolizowały to, że właśnie narodziło się dziecko. I tak jak Wam wspominałam, już idzie Elif, idę! Te 40 dni to takie 40 dni jakby połogu, które są, matka też jest bardzo ważna i oczywiście dziecko też jest bardzo ważne. To tak jak coś u nas 6 tygodni połogu, jakby się to tak przeliczyć, to tak by wychodziło mniej więcej. Te 40 dni dla dziecka, niemowlaka i matki są bardzo ważnym czasem i są naprawdę przeróżne zabobony na ten temat. No jednym z tych właśnie jest to, żeby... dziecka nie zaczarowano i żeby dziecko właśnie było zdrowe i no przeróżne są zabobony, że na przykład matka nie powinna spać sama w domu, że powinno się gdzieś stawiać miotłę, to zależy od regionu i w ogóle, żeby odpędzić jakieś tam duchy, że jak w tym momencie, w tych 40 dniach połogu, jak na przykład przejeżdża konwóz z panną młodą, to że na przykład ta panna młoda nie będzie mogła mieć dzieci, no po prostu przeróżne zabobony tureckie, jest tego naprawdę multum, ale to takie wiecie, niektóre Wam tylko tutaj tak opowiedziałam. Także mam nadzieję, że taki spontaniczny filmik Wam się podobał. Mniej więcej Wam opowiedziałam co i jak. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie.
Wiem, że w Polsce też jest dużo różnych zabobonów różnego rodzaju, że na przykład nie wolno włosów farbować, czy tam przycinać, czy tam cokolwiek innego. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy słyszeliście zabobony. Podzielcie się ze mną. Ja się będę już dzisiaj z Wami I żegnać. zapraszam Was na następny filmik, który będzie już jutro, bo przecież mamy tydzień vlogów. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do następnego dnia. Pa! Trzymajcie się!